Może przedszkole numer 25 jest bajeczne, ale z pewnością nie można tego stwierdzić, patrząc na elewację budynku. Wybudowane na początku lat 80. W tym roku świętuje 36. urodziny, a władze Zielonej Góry na ten jubileusz przygotowały wyjątkowy prezent. Miejskie przedszkole numer 25 przy Alei Wojska Polskiego, podobnie jak placówka z numerem 38, w tym roku doczeka się modernizacji energetycznej. Jak podkreśla gospodarz miasta Janusz Kubicki, przez kilkadziesiąt lat w tym przedszkolu nie były realizowane żadne większe prace remontowe. Teraz dzięki skuteczności Urzędu Miasta w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych cały obiekt zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji. Udało się znaleźć środki unijne, stąd cieszę się, że te przedszkola będą realizowane, będą zrobione i no, dzięki temu też będzie czystsze powietrze, co jest bardzo ważne, istotne z punktu widzenia funkcjonowania miasta i mieszkańców, którzy martwią się, jeżeli ta jakość powietrza jest zła, jeżeli będą dobre, docieplone przedszkola, mniej energii, mniej kopcenia, mniej smrodu w powietrzu. Zakres prac jest zbliżony do tego, jaki przyjęto w placówce z numerem 38. Nic dziwnego, to obiekty wykonane w tej samej technologii. Na pierwszy rzut oka niemal nie widać żadnych różnic między placówką zlokalizowaną przy Wojska Polskiego, a tą zlokalizowaną przy Braniborskiej. Jak podkreśla wykonawca inwestycji, właśnie trwają prace projektowe dotyczące tych budynków. Pracownie na przygotowanie dokumentów mają 60 dni. Pracy będzie sporo, ponieważ oprócz ocieplenia elewacji budynku wymieniona będzie stolarka okienna, docieplone zostaną stropy i podobnie jak w przedszkolu przy Braniborskiej, przebudowany zostanie cały system grzewczy. Podwykonawców będziemy mieli do wykonania instalacji wewnętrznych, ponieważ to są specjalistyczne roboty, których my sami w takim zakresie akurat nie wykonujemy, bo tam jest duży zakres robót. Jest wymiana kompletnej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej, zimnej wody, cyrkulacji, więc jest to duży zakres, no i te roboty będziemy musieli prowadzić wyłącznie w okresie przerwy w działalności przedszkola. Jak zaznacza prezydent miasta, modernizacje energetyczne w placówkach oświatowych oraz w budynkach użyteczności publicznej to kolejne zadania, które znacząco wpłyną na poprawę jakości powietrza w mieście. Nowoczesne systemy ogrzewania instalowane w zmodernizowanych budynkach podnoszą komfort pracy, ale także zmniejszają emisję substancji szkodliwych oraz pozwalają zaoszczędzić. Oszczędności oczywiście również, ale również komfort dla dzieciaków, bo te przedszkola mają po kilkadziesiąt lat. Kapitalnych remontów nie przechodziły, najwyższa pora na to. A zaoszczędzone pieniądze można na przykład wykorzystać jako tak zwany wkład własny przy kolejnych termomodernizacjach. Tylko w tym roku na realizację takich zadań Urząd Miasta przeznaczy kilkanaście milionów złotych. Kilkanaście milionów złotych, które zostanie przeznaczone na termomodernizację. Ja cieszę się z tego, bo wiele lat walczyliśmy o to, żeby wreszcie znalazły się na to pieniądze. Są pieniądze, więc robimy. Koszt modernizacji energetycznej miejskiego przedszkola numer 25 oszacowano na 2 miliony 300 tysięcy złotych.